Halo, halo, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja nazywam się Czechu i witam was w kolejnym odcinku z gry Tomb Raider. Moi drodzy, takim już powoli zbliżającym się do końca odcinku, bo dostaliśmy informację, że słuchajcie, po tym ognisku już nie będziemy mogli używać szybkiej podróży, czyli to jest taki ostateczny, finałowy epizod przed nami. On trochę będzie trwał, bo kiedy słuchajcie, klikam sobie. Wczytaj punkt kontrolny. A nie. Musiał chyba. Czekajcie, nie. Zmień miejsce zapisu. O, 71% ukończono. Więc jakby. No, tak już powoli ta końcówka się zbliża. A jeżeli podoba wam się seria, no to wiecie co robić. Możecie zostawić lajka. I napisać na przykład miły komentarz dla mnie. Jak oglądasz serię, byłoby bardzo miło. I tyle. Przed nami ratowanie naszej przyjaciółki i próba rozjebania Himiko w pół. Taki jest nasz cel. Czy ten cel będzie udany, no to się niestety. No, niestety. W sumie trochę niestety, bo niestety koniec serii, Bibletchum. Totalny smutek. Więc trochę niestety, niestety się przekonamy dzisiaj. O. No przecież ty. Proste, że tak. Wszystko, co zrobiłem, zrobiłem po to, by przeżyć. Ilu ludzi ty zabiłeś, by osiągnąć to samo? To teraz współpracujemy. Trudno to. Tutaj nie ma bohaterów. Znaczy, ty nie możesz jej zabić, bo w innym wypadku. Możemy współpracować, gościu. Czy to był piorun? Czy Zeus nadupca w nas piorunami? Okej, mamy pójść w lewo. No dobra. Mam nadzieję, że jeszcze spotkamy obóz i zdążymy sobie ulepszyć tutaj łuk. Mimo sporej ilości śrubek, które zbieram, jest to niewystarczająco, by zrobić wszystkie ulepszenia w grze, niestety. I jeszcze tych ulepszeń nam kilka zostało. Co tu mamy do roboty? Musimy się dostać w tamto miejsce. Czyli robimy coś takiego prawdopodobnie. Pyk. Idziemy. Muzyka sprzyja mi tutaj raszowaniu giereczki. Powoli wczuwam się w klimacie. A możemy usiąść wyciągarki użyć. Dobra. Okej. I co teraz w sumie? Aha. No, odpowiedź tutaj. Idziemy w lewo. Gonimy gagatka. O, ale jestem debilem. O, ale mam kurde, jestem debilem, ale mam szczęście przynajmniej. To koks. Rozumiem, że misja iść na górę, okej. Po lodowcu. A nie, to chyba. Chociaż to może nawet tutaj. Wiem, że tu jest taki test graficzny, ale to nie wiem, czy to w tym Tomb Raiderze, czy w innym, że gdzie właśnie jesteśmy ubrani w taką kurtkę i jest robione, były testy graficzne. Ja sobie jak patrzyłem, czy to będzie odpowiednia ilość FPS-ów, żeby nagrać tutaj odcinek, to właśnie testowałem. Znaczy widziałem, że ktoś testował właśnie w jakiejś górze i tam była Lara Croft, coś takiego, nie? Czy tak uda mi się to zniszczyć? Chyba nie, chyba. Może tak się uda. Oka. O, dziwo. O dziwo, faktycznie to podziałało. Kurde, dobrze idzie, ty. Powiedział Eryk po tym, jak zaraz spadnie na ziemię, bo te słowa zawsze pojawiają się po tym, jak coś się spieprzy. No pewnie, że tak. Na szczęście teraz to przynajmniej nie z mojej winy, dobra. No niestety mam brak pomysłów na razie. Idziemy się na górę. No nie widzę, gdzie mamy iść, szczerze mówiąc. Jak mówię, dzisiaj mam wyjątkowe szczęście.
Wow. Ja nie wiedziałem. Oj! O kurwa. pomysły? Siup! Litos, co? Litos. Laro, uważaj! Oni idą w twoją stronę. Zrobiliśmy co się dało, żeby ich spowolnić. Dziękuję. Dostańcie się do futra. Nie zostawimy cię tutaj. Będziemy czekać. Wrócę bez druga część. Mam was, twórcy gry. Że w drugiej części nie gramy, kurczę, Lara Croft. Ale jestem święcie przekonany, że gramy. A czy wszystko pójdzie zgodnie z planem? Przynajmniej jeśli chodzi o... Oj, zepsułem, wiem! Klikłem E. To jest wina gry komputerowej. Nie wiem, czy słyszeliście, było E klikane. Był taki dźwięk. To nie jest akurat moja wina. Znaczy, oprócz tego, że byłem strasznie wolny jak ślimak. Ale klikłem. Był kliknięte. Bum. Pa. Mamy to. Idziemy na górę, okej. I co teraz? Teraz chyba tutaj. Okej. Ale ktoś to napierdala na tych szyszkach. Nie wiem, jak to się nazywa. Raczej nie szyszka, ale... to chyba do mnie strzela. Wyciągarka, cyk. Fajne jest to też, że jak używam ogólnie wyciągarki, to automatycznie mi uderza w tego. W ścianę i nie muszę klikać tego ja. Na spoko. My, rozumiem, idziemy na górę. Chociaż tu gra, widzę, sugeruje mi, żebym szedł na dół. No dobra, no tak została kamera skierowana, więc... Nie. Dół, klikłem, było jak cały czas klikane. Byłem po prostu za daleko, widzowie. Cała płynność mojej rozgrywki zawsze to... No, zapraszam na odcinki z PPG Gaming, kurde. Ale ogólnie jakby zrobić z tego jakiś dobry, funny moment, to myślę, że kurwa... Jakieś dobre te highlights, czy jak to się tam teraz, co się teraz robi, teraz się chyba fanem momentów nie robi. Się teraz nie znam na tym młodzieżowym YouTubie. No, w każdym razie myślę, że mogłoby być dość zabawnie. No to w sumie... Ty. Nie wiem, czego miałem się chwycić, kurwa, lodu? Bez sensu. To nowy obóz. Mamy obóz, ale czy mamy wystarczająco śrubek? Nie. Odpowiedź brzmi nie. Nie podoba mi się tu, że tu tyle amunicji. Ale na razie widzę, jest ok. Czy to mi coś da? Nie. Ale przynajmniej będę mógł skoczyć. My idziemy na górę, cały czas na górę. Tą drogą bardzo interesujące, że akurat teraz się to wszystko rozpada. Pomysły? Widzę. Prawo i do góry. Cyk. Jump. Cyk. Dobra, kontynuujemy sobie. Mogę być trochę ciszej, na chwilę mnie musiało nie być, ponieważ mam gości, więc mogę takim, wiecie, mniej pewny siebie. To tak trochę zawsze działa, że... Ale to nie ze względu na to, że ja się wstydzę, że nagrywam, bo kiedy ktokolwiek mnie pyta o to, kiedy czy coś działa na YouTube, to zawsze odpowiadam z dumą, że robię faktycznie te filmy, bo sprawia mi to przyjemność, jest to moje hobby. A w życiu mam takie powiedzenie: wszyscy czekają, a wiecie, karawana jedzie dalej, nie? Co chodzi, byczku? Mówić to oni se mogą, wszyscy. To akurat nie ma znaczenia. Ale faktycznie w dzisiejszych czasach to większość ludzi chce zostać youtuberami dzieci, więc...
jest to bardzo common takie, nie? Ale ja mam, słuchajcie, tak, że nie chcę nikomu przeszkadzać, dlatego tak, wiecie, o co chodzi. Nie będę... O kurwa! Chyba niestety próba uratowania naszej przyjaciółki nie pójdzie zgodnie z planem. Szlak, muszę tam iść. No dobra, to chodźmy. Ty, tak mam powolne... Ty, w sumie... Czemu ja tak idę wolno? O kurde, przeciwnicy, a ja nie mogę krzyczeć. Czy mogę krzyczeć? Ale, o kurde, uniki. Myślę, że byliśmy w gorszej sytuacji. O nie, maski przeciwgazowe, nie mamy szans. Wysadzi się sam granatem? Wysadzi się sam granatem. O, no i pięknie. Chciałem powiedzieć, że niby to jest 70% przejścia gry. Ale in general, kurczę, no nie wiem, czy zostało nam cokolwiek po chimiko. Szczerze mówiąc to, o kurwa, co on mnie tak flankuje? Oj, chyba umarłem. Muszę chwilę odpocząć i unik. Dobrze, nieźle. Wyszło całkiem w miarę oks. O, tam mają karabin maszynowy na górze. Chyba bez szans jestem niestety. Może się jakimś cudem uda. Jeden pokonany, unik. O, nie wyszło. Oj, ciężko będzie. Unik, F. Dobra, unik zrobiony. Finisher, nie mam finishera. Finisher, kurwa, WWE. Nie wiem, na jakiej zasadzie raz działa unik, raz nie. Nie wiem, co jest od tego zależne. Powiedz, że umarłeś, to by było miodzio. Chyba deadkiem jest. Dobra. Kurde, dostajemy flesze. Jest taki mod w tym. O. Wpadł na unik. Jest taki mod w latarkach, jak jest ciemno i walisz takimi fleszami, to nic nie widać i jesteś w szoku, co się dzieje ogólnie. Na jakiejś dyskotece, jak... jeśli chodzi o latarki, ale jeśli chodzi o na przykład strzały, zastosowanie wojskowe, to tak można tak zrobić. I wtedy faktycznie jak jest ciemno, no to bardzo przeszkadza i nic nie widać. Widziałem w Kigasie, swoją drogą, świetny film. Super bohaterzy, tylko bardziej ludzki. Więc nie wiem, słuchajcie, czy to nie jest czasem i ostatni odcinek. Bardzo bym tego nie chciał. A czemu nas zmiata, ich nie? O. Nie było tematu. Dobra, trzeba znaleźć alternatywną drogę. To wygląda jak owa alternatywna droga. Wow! A będziemy się... Nie wiem, kto to był, ale... Mam te... towarzysz granatnigo. Który jeszcze? Cyk, towarzysz granatnigo. Ło kurwa, juni. Ale nie tym razem, koleżko. Towarzysz kałasznikow i towarzysz granatnikow świetnie sobie poradzą z tobą. O, tam by siadło w sumie. Cyk. To by trzeba było dobrze wymierzyć. Albo... O, tak też można. Czemu my tak w wolnym tempie chodzimy raz na jakiś czas? Coś się dzieje, jakaś cutscenka i jej po prostu nie widzę. O, tu jest towarzysz granatnikow potrzebny. Prawda? Prawda. Świetnie sobie poradził z zadaniem. Ja nie wiem, czy oficjalnie zbieranie śrubek nam się teraz w ogóle w jakimkolwiek stopniu opłaca, bo wydaje mi się, że to może być właśnie ostatnia misja. Coś tu nie gra. Tylko jeszcze nie wiem, co do końca. Coś mamy zrobić tutaj, coś przestanie wiać, bo znowu coś spadnie.
O! Okej. Chyba nadal wydaje mi się, że tu mamy się udać. Jest to błędna droga. No skok tutaj wygląda na śmierć, ale no co, ki. No nie wiem, ona se raz na jakiś czas robi takiego jumpa, że to jest... To jest chłopie szok. Normalnie to nie ma szans, żebym tam doskoczył, więc czasem ma takie wydłużone jumpy i dzięki temu się strasznie ciężko zorientować, gdzie skakać, a gdzie nie. To wygląda jak 100% sala walki z bossem. O, no. Wrócił. Nie ominie nas walka z bossem. Ale mamy granat... Mamy... Towarzysza kałasznikowa, granatnikowa, shotgunowa, pistoletowa i towarzysza podpalające strzałów. Podpalające strzałów. Granat. O kurwa. Nie poszło to zgodnie z planem. Granat. 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 Żartowałem. Oddal się. Uniki. O kurwa. Dobra, przynajmniej jest wolny. Granat. Nie. Granat, granat, granat. Potrzebuję granatów. Najgorsze jest to, że te granaty scrollem rzucam i se co chwilę zmieniam. Oj. Mam jeszcze granat? Brak granatów niestety. No to towarzysz kałasznikow. Unik. Cyk. No nie są to Dark Soulsy. Szczerze mówiąc, bardzo fajnie, że to nie są Dark Soulsy. Chociaż twardy jest gagatek, nie wiem czy mi amo starczy. Jak sobie wyobrażę, że będę go musiał strzelać z łuku, to już mi się nie chce. A, on w plecy dostaje hitki. Okej. Dobrze wiedzieć. To chodź tu, hituj, hituj. Czego dobrze tutaj? A, frajerze, ha, 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 ha. I my, gunik na plecy. Cyk, cyk. To dla dzieciaczków. Oj, nie padł. Oj. I unik. I pyk. I pyk. I pyk. I unik. I pyk. A dobra, masz skoczana. Ładuj. Oj, ktoś tam strzela do nas. Nie podoba mi się to. Który to? Który to taki śmieszek? Ich będzie skończona ilość, czy oni w nieskończoność będą przychodzić? I w plecy, i w plecy, i w plecy. Haha, ktoś tu pancerza nie dostał na plecy. Uuu, ale piękna scena. To już widzę tą miniaturkę. To najfajniejsze jest to, że to nie było zaskryptowane, nie? O, swojego uderzył. A nawet dwóch chyba swoich zgarnął, to dobrze. Nie było to zaskryptowane, więc to jest super. Ty! Ty jesteś człowiekiem? No, chyba nie. Nie, nie, nie. Nie wyglądasz jak człowiek. Blokowano model. A model tej postaci, no tak, w Uncharted chyba było dokładnie tak samo. I w ogóle z tego co pamiętam jeszcze w grze zwanej też Detroit Become Human. Swoją drogą zajebista giera. Chciałbym ją ograć, ale już w sumie widziałem ją 7 razy i znam chyba każde możliwe zakończenie. Aż mnie oczy bolą jak tylko patrzę na ten środek. Jak w Wiedźminie trochę. W Wiedźminie było tak samo. Nie będę używać spoilerów dlaczego i po co, ale... Naszym kołczanem? Strzelaj! Jest. Uuu, dwa di... Dwie br... Hmm.
No tak, bo wydaje mi się, że Lara Croft w Tomb Raiderze faktycznie miała zawsze dwie spluwy. Teraz sobie to przypomniałem. I ona od teraz będzie nosić zawsze dwie spluwy ze sobą, czy jak to wygląda? Możliwe. A weź ją może zabij. No. Czyli to chyba będzie finitos. Ona nie przejęła trochę jej duszy na przykład i będzie przypał i jeszcze będzie trzeba ją uratować na przykład. Może tak być. Uratowałaś mnie. Wiedziałam. Obiecałam ci. Zabierzemy cię do domu. O. O, jest nasz szef i nawet nie umarł. To dobra informacja, bo tego zioma lubiłem najbardziej. To Lara! Ma sam! Salam. Udało się. Aleikum. Wszystko będzie z nią dobrze. Co tam się wydarzyło? To już koniec. Teraz możemy odpłynąć. O, nic, nic ciekawego. Nie ma o czym gadać. To będzie faktycznie koniec? No chyba odpływamy. Jakiś. Byłam taka ślepa, taka naiwna. Przez wiele lat odrzucałam ojca, wątpiąc w niego tak jak inni. Tymczasem on miał rację w tak wielu sprawach. Chciałabym mu to teraz powiedzieć. Jest tyle tajemnic, które traktowałam jak zwykłe opowieści. Lecz granica między mitem a prawdą okazała się mglista i niewyraźna. Muszę znaleźć odpowiedzi. Muszę zrozumieć. Smoczy trójkąt południe Japonii dzielnie znany. Potrzebujesz czegoś? Nie wiem, co właściwie przydarzyło ci się na tej wyspie, a sądząc po twoich ranach i wyrazie oczu, chyba nawet nie chcę wiedzieć. Tak czy inaczej, płyniemy do domu. O, blizny się goją. Ja nie wracam do domu. Tysiąc sto PD, mamy to. We hope you have enjoyed play. Mamy nadzieję, że dobrze się bawili grając z tym rajbem. Pracowaliśmy bardzo ciężko, by stworzyć najlepszą grę, jaką możemy. Dziękuję za wzięcie czasu i ukończenie naszej gry. Nie ma sprawy, Crystal Dynamics Core Team. Chociaż wydawało mi się, że to był Square Enix. Ale tak jak mówię, mogło to po prostu wiele firm pracować nad jakimiś wieloma rzeczami. To w ogóle dość ciekawe, że na samym końcu, jak mamy napisy, to pojawiają się zdjęcia. Ale szef, czapeczce na bok. No nic.
Wydaje mi się, że napisy zostaną skipnięte, jeżeli istnieje taka możliwość. Ale chyba nie istnieje. No to co? To może trochę o grze. Czy istnieje? No nie, nawet niestety nie mogę... O! Czytywanie grobowce. Gratulacje, udało ci się dotrzeć do końca opowieści i ukończyć grę w 73%. Możesz powrócić na wyspę. Okej. Czyli te kilka procent to były na przykład geoskrzynki, czy różne znajdźki, których nie znaleźliśmy. Jeszcze na koniec chciałem pogadać o grze samej, jak to zazwyczaj jest w zwyczaju. Ciekawa, ładna, interesująca i bardzo się cieszę, że zagraliśmy w tą grę, bo to jest chyba pierwsza jakaś w ogóle przygodówka, jaką kiedykolwiek miałem chyba właściwą możliwość zagrania, nie wydaje mi się. Kiedyś chyba była taka gra, która nazywała się 60 dni dookoła świata. Była gra z 2003 roku, tragiczna była. A to jedna z pierwszych gier i faktycznie to była chyba gra przygodówkowa. Natomiast później nie miałem żadnej okazji. Lara Croft okazała się zdecydowanie hitem, chociaż wiele osób to polecało i to jest tak jak mówiłem na samym początku tej serii, że jednak Tomb Raider to jest taka pierwsza gra, którą faktycznie odpalasz, kiedy masz jakąś lepszą kartę graficzną, właśnie tą 1060 na przykład, i wtedy był taki boom właśnie na tą Larę Croft i że włosy falują i zajebiście, w ogóle jest masno fist. I też to wyszło mniej więcej w tym roku co Wiedźmin, więc fajnie się to wszystko graficznie zrobiło. I w ogóle to jest nowy DirectX i sporo innych ustawień graficznych. Co? Na samym końcu może jeszcze zrobię recenzję, ale mam nadzieję, że cała seria wam się podobała. I że zostawicie lajka, komentarz, subskrypcję. Wpadajcie na inne filmy. Jutro widzimy się w nowej serii. Odcinki są codziennie, więc do jutra. Miłego dnia. Raz mniej nocy. Do zobaczenia. Trzymajcie się ciepło. Cześć.